Siemanko, witam wszystkich w Licheńskim Garażu. Dzisiaj będziemy wymieniać płyn hamulcowy Suzuki VZR 1800. Co nam będzie potrzebne? Potrzebna nam będzie strzykawka z wężykiem, kluczyk 8, śrubokręcie krzyżak, butelka z wężykiem i sam płyn. Ja stosuję tutaj Motula 600, ma dosyć wysokie parametry, tam podejrzę, a tutaj jest 312, na sucho ma temperaturę wrzenia, na mokro 205, także dobry. Pół literka kosztuje 40 zł z groszem, także cena też jest w miarę ok. Aha. I najważniejsze to jeszcze browarek. Nie patrzę na markę, tyskie lubię, więc piję tyskie, no ale bez piwka się nie obejrzy, wiadomo, w Licheńskim Garażu. Więc co, startivik gotowy i co, zaczynamy działać, montuję kamerkę. Dobra, jeszcze najważniejsza rzecz, zanim zaczniecie cokolwiek robić, dobrze okryć motocykl sobie jakimiś szmatami, z uwagi na to, że płyn jest bardzo żrący, łatwo sobie popsuć lakier, w razie gdyby mi coś kapło, nic mi się nie stanie z lakierem, więc o tym pamiętajcie. I zaraz, dobra, jedziemy z torcją. Na początek odkręcamy dwie śruby na krzyżaka. Odkręcamy, może przysunę troszkę was, by było lepiej widać. Kamerka poprawiona, także odkręcamy te dwie śruby. Jedna, druga, odkładamy sobie na miejsce, żeby nie zgubić. I co? Śrubokręt w kieszeń i ściągamy sobie najpierw pokrywkę i mamy płyn na wierzchu. Sama robota jest bardzo łatwa. O, ostrożnie, bez pośpiechu, niech sobie to skapnie. Uważajcie naprawdę na lakier, nie? Jest żrący. Teraz przyda nam się nasza strzykawka. Ja to robię na zasadzie przepompowania, czyli przepompuję ten, najpierw ściągnę strzykawką ten płyn, żeby go niepotrzebnie nie pompować. Zalej nowym będę pompował, dopóki nie pokaże się w układzie na dole nowy, nie? Także zaczynamy. Ściągamy sobie strzykaweczką płynik do zera i pamiętajcie tylko, jak ściągniecie już do zera, żeby czasami nie wciśnąć klamki hamulca, bo zapowietrzycie sobie układ. Zamontowałem kamerkę, żeby wam lepiej to pokazać. W tym miejscu macie tutaj taką kalamitkę, którą trzeba popuścić, na nią nałożymy wężek, za chwilę wam to pokażę, jak to robimy. Przy czym ja zaczynam zawsze od najdalszego punktu, będzie to ta strona i od tej strony zaczniemy działać. Także, dobra. Kluczyk 8 założony oczkiem na dół. Na chwilę będziemy popuszczać kalamitkę. Wężyk nałożony na kalamitkę. Tu buteleczka, żeby nam nie wyleciał płyn. I co? Za chwilę będziemy tutaj. Musimy najpierw, zanim zaczniemy, uzupełnić tutaj płyn hamulcowy i będziemy pompować. Dobra, uzupełniamy płyn. Dobra, jest zalane. Płyn mamy zalany. Teraz popuszczamy sobie tutaj kalamitkę. O, leciutko, wystarczy. Hop, odkręcamy. Popuszczona. No i co? I teraz będziemy sobie pompować. Póki mamy tu płyn, nie mamy się co bać, nic nam się nie zapowietrzy. Pompujemy. Widzimy, wychodzi już sobie tutaj płyn, ścieka do butelki. Czyli przepompujemy. I tak będziemy robić po kolei. Dobra, jeżeli chodzi o odpowietrzenie, nie musimy tego robić, ale ja to sobie zawsze robię, bo nie zaszkodzi. Przyda nam się druga osoba, jeżeli jest. Uzupełniamy płyn. Już tłumaczę, o co chodzi. Zakręcamy kalamitkę. Zakręciłeś? Zakręcam. Pompujemy sobie raz, dwa, trzy. Zatrzymujemy się na połowie. Kolega popuszcza kalamitkę, a my wciskamy wtedy hamulec. I on teraz zakręca kalamitkę, a my trzymamy hamulec. Po zakręceniu jest zakręcona? Tak. Odpuszczamy i jeszcze raz. Raz,
dwa, trzy, robi się twardy hamulec, trzymamy, popuszcza kalamitkę, my wciskamy hamulec i zakręca od razu. I jeszcze raz, raz, dwa, trzy, popuszczamy, wciskamy, zakręca i jest zakręcona i jest ok. Tak zostawiamy, jedną stronę mamy zrobioną. Dobra, kalamitka popuszczona z drugiej strony, pompujemy, pompujemy aż wyleci cały brudny, widać różnicę, świeży jest, czyściutki, przezroczysty. Pamiętajcie tylko uzupełniać cały czas stan, żeby wam się nie zapowietrzyło, bo później jest niepotrzebna robota. Nie będziemy żałować, bo pół litra płynu to jeszcze go zostanie, a i tak nic z niego nie będzie za rok. Majsterse kupinowy, jebać biedę. Dobra, odpowietrzymy, raz, dwa, trzy, dopóki czuć opór, popuszczamy, zakręcamy kalamitkę z powrotem. Ok, kalamitka zakręcona, raz, dwa, trzy, czuć opór, popuszczamy, wciskamy klamkę. Dobra, zakręć, zakręcone, puszczamy klameczkę, uzupełniamy teraz płyn sobie do maksimum i przedni hamulec mamy z głowy. Dobra, zakładamy sobie uszczeleczkę, płyn uzupełniony, zakładamy uszczeleczkę. I co, i dopierdalamy na siłę. Ja oczywiście się śmieję. Lekko dokręcić jest na uszczelce, tak żeby się nie odkręciło, ale bez przesady. Lekko dokręcamy. I ok. Na koniec jeszcze proponuję wziąć sobie płynik zwykły do szyb. Pryskać to wszystko, nie żałować, niech nawet poleci, bo mówię, ten płyn jest żrący, szkoda później lakier się będzie uszczył i brzydko, brzydko będzie wyglądał. A pamiętacie, jak kurwa dbacie, tak macie. Wyczyszczone płynikiem jest, ładnie. Kończymy temat, teraz zobaczymy co z tym tyłem. Będziemy atakować tył. Niestety tu Suzuki się kurwa nie popisało. Schowali tu w tym miejscu. Pokażę wam. Tu jest pojemniczek na tylny płyn. Znajduje się za tą osłoną, której niestety nie zdejmiemy. Musimy zdjąć baczek, wypiąć i to odchylić. Dopiero będziemy działać. Dobra, ściągamy ten nieszczęsny bak. Żeby to zrobić, wypinamy najpierw zawsze sobie dwie spineczki tutaj. Wciskamy na środku guziczek i ją wyciągamy do góry. Jest to taka spineczka. Wbijamy, wyciągamy. Dobra, to mamy z głowy. Kluczyk 12, odkręcamy sobie śrubę. Ale ktoś dopierdolił. Widać, że od nowości nie tknięty. Odkręcamy sobie, podnieść do góry. Jeszcze sobie wezmę szmatkę tutaj, zarzucę. Aby tutaj nie porysować czegoś niepotrzebnie, nie szkoda. I to zawsze powtarzałem, bo już zamontowałem bak, powtórzę. Wąż, wąż jest od paliwa tutaj i jest kostka zasilanie pompy. Trzeba to sobie delikatnie podnieść, bo ten kabel jest dość krótki, żeby go nie urwać. Dobra, już go wypiąłem. I teraz wypinamy sobie wąż od paliwa. Wciskamy i cyk, już jest wypięty. Jeszcze została nam jedna wtyczka z przodu do zdjęcia. Jest to zasilanie licznika. Wypinamy kosteczkę. Cyk, wypięta. Łapiemy baczek. Mamy wolny. Dobra, pokazuję. Wtyczka, zasilanie pompy paliwa, to jest krótki kabel. To wypinacie, tak ta wtyczka wygląda. Wciskamy tutaj, wypinamy. Tutaj mamy wąż paliwa i następna wtyczka. Tu odwrotnie, musicie to od siebie i wyciągacie wtyczkę. Dobra, zaraz będziemy zamontować osłonę. Odkręcamy tą śrubę, tutaj spinkę, wypinamy, odchylimy to i tu już za chwilę wam pokażę, będzie zbiorniczek płynu hamulcowego. Dobra, jedziemy z tematem. Wypinamy sobie najpierw tą spineczkę. Tutaj
Teraz bierzemy się za wkręcik. Teraz guzik. Odkładamy sobie już tutaj na bok, to leży. I co? Wypinamy sobie. Tyk poszło z chłopnicy. Odchylamy, nie będziemy tego demontować. No i zbiorniczek jest tutaj, za osłoną. Oczywiście pamiętajcie, by sobie zabezpieczyć nawet na wypadek, gdyby coś tam wyleciało tego płynu. Jakieś szmaty sobie porzucać. Tutaj w koło. Już mamy pokryweczkę, wyciągamy na miejsce ją. No i co? Majstrowi od tego gadania zaschło gardle, więc zwilżyć delikatnie gardełko. I zaraz będziemy atakować temacik. Przerwa na piwko. Dobra, atakujemy. Powtarzamy czynności, czyli zaczynamy od szarpnięcia szczotką. Zobaczcie, jaki brzydki, żółciutki. Jedziemy z tematem. Tu widzę, są dwie kalamitki, wążycie z tej strony, więc ja najpierw zaczynam od tej dalszej. Więc popuszczam ją leciutko. Ok. I pompujemy pedałem. Widać, płyn idzie. Czynności tak jak z przodu już nie pokazywałem. Dokręciliśmy, odpowietrzyliśmy, ściągamy wężyk, sobie zleci, hop, zakładamy najpierw klucz, oczkiem zawsze lepiej i teraz wężyk, popuszczamy i jedziemy, ten sam temat z drugą kalamitką, zasuwa, tu już praktycznie od razu widzę, z tej leci czysty. Raz, dwa, trzy, opór, odkręcamy, zakręcamy i ostatni raz, raz, dwa, trzy, odkręcamy, zakręcamy. No co, teraz nam zostało uzupełnić płyn w zbiorniczku, poskręcać wszystko i po robocie. Dobra, skręcamy temat, szeroka włożona. Idziemy z baczki. Teraz za czaszki. Wciskamy, jeden jest, siedzi. Dobrze siedzi. Wycieramy maszynkę. Fotelik. I co? Wymiana płynu hamulcowego, tył przód zrobiona. Troszkę, jak widzieliście, więcej jest roboty z tyłu z uwagi na ten umiejscowienie tego zbiorniczka, ale ogólnie tragedii nie ma, bak się ściąga szybko, także polecam, można samemu działać. Pozdro. Z uwagi na to, że ja browarka wypiłem, to też zrobi brachol hamulców. Dobrze chodzą? Dobrze, tak chodzą to chodzą. Działają, pohamował, także udało się.